Drogowskazy. Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Z ostatnich badań naukowców wynika, że biochemia mózgu osób uzależnionych od narkotyków i objadających się jest zaskakująco podobna. Najbardziej zaawansowani w badaniach nad problemem objadania się są uczeni z USA, gdzie otyłość to bardzo poważny problem społeczny. U pacjentów poddanych obserwacji stwierdzono z jednej strony totalne podporządkowanie życia jedzeniu, z drugiej też poczucie winy. Obżarstwo często ma miejsce nocą albo odbywa się w tajemnicy przed najbliższymi. Mechanizm uzależnienia u narkomanów i objadaczy jest bardzo podobny, a jak piszą, jak przekonują moi dzisiejsi goście, uzależnienie od objadania się to jeden z najbardziej śmiercionośnych współczesnych nałogów. I dziś o tym w drogowskazach, dlaczego jemy tak dużo i tak niezdrowo i też tak słodko. A moimi gośćmi są Agnieszka Madejczyk, psychodietetyczka i trenerka FitMind oraz Mikołaj Horoszyński, także psychodietetyk, wykładowca akademicki, autor książek, szef fundacji FitMind, jem przez wybór. Witam Was w gościnnych progach drogowskazów. Witam Michale, witam słuchaczy. Witam serdecznie. Zanim zagłębimy się w obszar związany z tematem naszego dzisiejszego spotkania w studiu, wyjaśnijcie proszę, co wspólnego ma psychologia z dietetyką. Co daje takie połączenie i czemu ma służyć? To jest dobre pytanie na początek naszej rozmowy. Na rozgrzewkę, no. Ponieważ w połączeniu dietetyki i psychologii mamy psychodietetykę. I psychodietetyka jest jedyną taką specjalizacją na świecie. Jest to produkt eksportowy Polski. Ja kończyłem psychodietetykę jako drugi rocznik na Uniwersytecie SWPS i pamiętam, że po studiach, to były studia podyplomowe, po studiach tak naprawdę nikt nie wiedział, kim jest psychodietetyk i do czego użyć tą specjalizację. I dopiero przecieraliśmy latami i działalnością na social mediach, działalnością szkoleniową szlak, pokazując społeczeństwu, czym jest psychodietetyk. Jedzenie jest często efektem tego, co się zadziało wcześniej. Więc jako psychodietetycy staramy się dojść po nitce do kłębka, czyli znaleźć przyczyny sięgania po żywność w taki sposób, który nie sprzyja zdrowiu. Okay. Za dużej ilości, impulsywnie, kompulsywnie, jedzenie, które nie służy. Agnieszka, tytułem uzupełnienia? Tutaj tak, zgadzam się z tym. Ja lubię nazywać to psychodietetykę w ogóle i taką psychodietetyczną współpracę z pacjentami, tym, że to, co ląduje na naszym talerzu, jest tak naprawdę taką wisienką na torcie tego, co się dzieje w nas wewnątrz. I właśnie tutaj psychologia jedzenia, jak Mikołaj wspomniał, tym też się zajmuje, badaniem różnych czynników, ich wpływu na to, dlaczego, jak i co jemy, więc nie zawężamy tylko swojego spojrzenia do samego jedzenia, ale tak naprawdę wiele, wiele innych sfer na to wpływa. Wyczytałem, że nauk podjadania podobno nie jest aż tak silny, jak uzależnienie na przykład od kokainy czy heroiny. Wiadomo jednak, że powód, dla którego ludzie jedzą zbyt dużo, wynika nie tylko właśnie z braku samodyscypliny. Winny jest mózg. To w nim, zdaniem wielu lekarzy, psychodietetyków, dietetyków, należy szukać przyczyn ciągłego objadania się. Jak to rozumieć? Można odnieść się do kwestii neurohormonów, tak? Hormonu dopaminy, hormonu serotoniny, całego układu opioidowego człowieka, czyli są to hormony, które układ dopaminergiczny wiele osób kojarzy z systemem nagrody. Natomiast to jest przede wszystkim system motywacji. To dopamina sprawia, że w środku nocy wstajemy z ciepłego łóżka i potykając się po omacku idziemy do toalety. Ponieważ jakaś potrzeba domaga się zaspokojenia. I po zaspokojeniu jej jest taki wyrzut innych też hormonów, właśnie serotoniny, opioidów, które dają sygnał, okej, ta potrzeba została chwilowo zaspokojona. I ta dopamina sprawia, że poszukujemy zachowań. I to jest do tego poziomu uzależniające, że czasami uzależniamy się od zachowań, które nawet nam nie sprawiają przyjemności. Ktoś się obije po przysłowiowy korek, to często czuje się niedobrze. Jeżeli się zapytam, jak się czujesz, to obżarłem się, nie mogę się ruszać. Oj, oj, jak boli, jak jest niedobrze. To dlaczego to zrobiłeś? Tak właśnie odpowiada ten system dopaminowy, tego pożądania. Tak, ja bym tutaj tak właśnie powiedziała, że ta sama droga jest tą najbardziej ekscytującą, to co się dzieje w trakcie, bo później efekt może być różny. W zależności od tego, chociażby w kontekście przejadania się, w którym momencie skończymy, tak? Ale pociągające jest samo to doświadczanie tego w trakcie. Właśnie ze sprawą dopaminy, między innymi. Kiedy szykowałem się do spotkania z wami, utkwił mi w pamięci, od razu go sobie wynotowałem też, wywiad z profesorem Jarosławem Dumanowskim z UMK w Toruniu. Jeśli pozwolicie, zacytuję pana profesora. Zdrowa żywność jest w zainteresowaniu elity,
reszta się obżera. Proszę spojrzeć na te fast foody, na przechodzących ulicą ludzi pożerających monstrualnej wielkości kebaby, na ogromne porcje w restauracjach. Bardzo szybko przeskoczyliśmy z czasów od biedy do epoki nadmiaru. Wciąż jesteśmy zachwyceni obfitością jedzenia. Mniejszą wagę zwracamy na to, że jest niskiej jakości, przesycone chemią, uprzemysłowione. Przy nadmiarze taniego jedzenia mamy niedobór czasu, a to jest deficyt, który nie sprzyja zdrowemu życiu. Brakuje go nam na gotowanie, na spokojne myślenie o jedzeniu. Żyjemy szybko, szybko pracujemy, wciąż biegniemy i w przerwach wrzucamy w siebie góry żywności. Czy ten totalnie niezdrowy trend da się kiedyś odwrócić? A jeśli tak, to co się musi stać, żeby ludzie zeszli w końcu z tej równi pochyłej? To jest dobre pytanie. Myślę, że sam fakt tego, że faktycznie mamy teraz tak bogaty asortyment w żywność szybką, to, że tak naprawdę nie mając kontaktu nawet w pełni gdzieś ze swoimi potrzebami, a przechodząc obok pięknej witryny możemy sięgnąć po coś pięknie wyglądającego, smakowitego i my się od tego w jakiś sposób uzależniamy też od samego tego działania. I wydaje mi się, że ta atrakcyjność tego jedzenia i ta dostępność jest na tyle kusząca, że ciężko przy właśnie obecnej obfitości będzie tak łatwo jakby od tego odejść, bo to nas otacza, więc tutaj potrzeba takiej samoświadomości większej. Musielibyśmy chodzić chyba po ulicach z zasłoniętymi oczami, co? Zatkanym tak. Nosem. W idealnym świecie tak, natomiast... Klapki na oczach. Dokładnie tak. Nikt by z drugiej strony tak nie chciał, bo bardziej stawiamy na to, żeby zwiększać świadomość, żeby widzieć więcej ponad to. I często pracując grupowo uczymy naszych kursantów, naszych grupowiczów, żeby poznali swoje emocje i nazwali swoje potrzeby i swoje wartości. Porównuję to do takiego systemu wartościowania, który daje nam takie światło jak latarka w ciemną noc. Wtedy wiemy, w jakim miejscu jesteśmy, bo jeżeli nie nazwiemy sobie tych trzech elementów, czyli uczuć, potrzeb i wartości, one się w nas dzieją podświadomie i błądzimy po omacku i cały czas się o coś potykamy. Wchodzimy do tych sklepów, objadamy się. Nie wiadomo dlaczego, nie nazywamy tych elementów, które były triggerujące, które były spustem do tego, aby sięgnąć po to zachowanie. Dopiero po nazwaniu pewnych rzeczy jesteśmy w stanie wejść na drogę, która prowadzi do zmian. Ale to jest pewien proces, ponieważ nawyki zmienia się miesiącami czy nawet latami. Tutaj podobało mi się też takie porównanie, że do uzależnienia od alkoholu, że alkoholik trzeźwieje dobę do kilku dni z alkoholu, ale jego ciało na poziomie emocjonalnym trzeźwieje około 2 lat albo i więcej. I to też widzimy w naszych grupach, które prowadzimy. My w 10 tygodni intensywnego procesu jesteśmy w stanie zatrzymać to zachowanie i przekazać skuteczne narzędzia i nauczyć ich obsługi, ale to dopiero każdy wypuszczony już na pełny ocean jest w stanie wykorzystywać te narzędzia z taką świadomością i pokorą, że dobra, jeszcze będzie nie jeden sztorm. W jaki sposób pomaga się ludziom z napadami obżarstwa, z koniecznością takiego ciągłego jedzenia, pewnie trochę może kompulsywnego i od czego zależy też sukces tej pomocy, czy tylko od osobistej determinacji osoby, która wymaga fachowego wsparcia? Czy to nie jest wszystko? Determinacja sama nie wystarczy. Determinacja jest bardzo ważnym elementem. Ale elementem wewnętrzna. Tylko. Tak, natomiast na motywację wewnętrzną też składa się bardzo dużo innych jakby elementów, tak? Natomiast chociażby potrzeby, których też kursantów uczymy. Oni w zasadzie sami uczą się o swoich potrzebach i często na początku zupełnie nie widzą konotacji między tym, co to ma wspólnego z jedzeniem w ogóle, dlaczego my się nad tym rozdrabniamy. Nawet dzisiaj jedna z kursantek taką wiadomość przesłała na temat tego, że na początku programu w ogóle nie rozumiała, dlaczego my rozmawiamy o potrzebach. A teraz, kiedy już kończymy jedną edycję, mówi, że wow, że w ogóle to właśnie jest jak to światło, o którym powiedziałeś, że to tak naprawdę wszystko wpływa na zachowania żywieniowe i nie tylko oczywiście, więc przede wszystkim taka praca od podstaw i takie samopoznanie jest tutaj kluczem do tego, żeby zniwelować napięcie emocjonalne, które... Tak naprawdę, przepraszam, ci wejdę słowa, Agnieszka, ale to chyba głównie chodzi o to, że nad tym, co jemy, w jakich ilościach i kiedy możemy odzyskać pełną kontrolę i o tę kontrolę chodzi tak naprawdę. Tak. Żeby nie być więźniem tak naprawdę. Mając narzędzia, które będą nas zbliżały do samych siebie, do poznania swoich emocji, uczuć, wartości, którymi się kierujemy, zmniejszamy to tak ogólnie rzecz biorąc napięcie emocjonalne, które często jest właśnie tym zapalnikiem do kompulsywnych zachowań. No bo to tak trochę wygląda, że to niezdrowe jedzenie zaczyna nami rządzić, prawda? To nie my nim, to nie my decydujemy, tylko trochę tak jest. Może za daleko idę w swoich rozważaniach, ale może właśnie tak jest, nie? Ciastko wybiera, że chce być zjedzone. Tak? To pokazuje, też przedstawiam ten przykład.
przykład. Natomiast to wiesz, ja też usłyszałem o takiej kontroli. Myślę, że kontrola wielu osobom się może nieprzyjemnie kojarzyć. No tak. Natomiast my na początku chcemy kontrolować, ale po tym okresie, kiedy nasza ta wewnętrzna, emocjonalna część już się przyzwyczai do tego i zmieni swoje zachowanie, to wtedy te zdrowe zachowania staną się nawykiem i my już tego nie kontrolujemy. To już jest zdrowa część nas. Przeszliśmy pewien etap i jesteśmy na innej ścieżce życia. To jest bardzo ważne, bo samo kontrolowanie wymaga zasobów. Jest energochłonne. I okej, to jest pewien etap tego procesu zmiany, ale my długoterminowo chcemy cieszyć się życiem, a nie cały czas się kontrolować i myśleć. Nasza dewiza jest fitmindowa taka, naszej fundacji, żeby odzyskać zdrową relację z jedzeniem, żeby móc cieszyć się życiem. A jaki powinien być ten pierwszy krok w takim porządkowaniu naszych nawyków żywieniowych, złych nawyków, tak? Czy na przykład drastyczne odstawienie cukrów, słodkich produktów, słodyczy może dla zdrowia i samopoczucia skończyć się no niefajnie, źle. Często internauci o to pytają. Takie drastyczne odstawienie nagle pyk i nie ma w naszej diecie, nie? Batoników na przykład. Są dwa podejścia, wiesz? Jedno podejście jest takie typowo poznawczo-behawioralne i ono jest takie bardzo delikatne. Czyli odzyskaj kontrolę, zmniejsz proporcje ilości tej niezdrowej żywności do zdrowej. To jest pewien proces, natomiast on często jest nieskuteczny. Przynajmniej my się z tym spotkaliśmy i osoby, które nałogowo się objadają, albo są uzależnione na przykład od słodyczy czy od jakichś grup żywności, mają trudność. To tak jakby powiedzieć komuś, żeby nagle przestał pić mniej. To nie będzie satysfakcjonujące dla niego. To już w ogóle woli przestać pić. Tak samo jest w naszym podejściu. Przechodzimy pierwszy proces z 5 etapów. Jest to proces zatrzymania tycia, proces zatrzymania objadania się, proces zatrzymania jedzenia tej żywności, która nam szkodzi. To jest oparte o pewien model terapii uzależnień behawioralnych, ponieważ jeżeli na przykład nastolatek jest uzależniony od gier komputerowych, to ten okres, badania pokazują, że potrzeba okresu od 2 do 4 tygodni, żeby oczyścić układ dopaminergiczny, ponieważ w tym okresie ilość receptorów też pojawia się w innych obszarach mózgu, które odpowiadają za inne przyjemności. Więc po tym pierwszy, drugi tydzień może być ciężki i może się wiązać z komfortem, takim dystresem, ale potem nagle się okaże, że wyjście na spacer jest przyjemne. Nasi kursanci zaznaczają, że nagle słodycze są mniej nagradzające, a za to owoce zaczynają smakować, zdrowa żywność, taka niskokaloryczna zaczyna smakować i wiemy, że jesteśmy wtedy na dobrym tropie, dobrym kierunku. W tym momencie możemy zacząć odzyskiwać kontrolę nad swoim zachowaniem. Jeżeli już zatrzymaliśmy, to złapaliśmy ten dystans, bo tu chodzi o taką perspektywę, żeby wyjść z tego myślenia tunelowego, że tylko wrócę do domu, to się najem. Pomyśl, że możesz zrobić coś innego. Są też inne drogi, rozwiązania. Agnieszko, tytułem uzupełnienia? Tak, myślę, że tutaj też mówisz o tej elastyczności, która jest kluczowa też w procesie zatrzymania danego procesu, danego zachowania. I faktycznie niesamowite jest obserwować to, że wśród uczestników to się sprawdza, że pomimo jakiegoś oporu na początku i lęku, który się pojawia, to kiedy przejdą ten najgorszy moment odstawienia, nagle okazuje się, prosto mówiąc, że świat jest piękny, że inne rzeczy zaczynają ich cieszyć, które do tej pory w ogóle były niezauważalne i chociażby ta potrzeba jedzenia słodyczy, czy jakiejśkolwiek innej żywności, jakiegoś zachowania jest już bardzo zredukowana. To jest ciekawe, jak osoby, które na przykład przez 30 lat nie miały takiego tygodnia, żeby nie jeść słodyczy. Wyobraź sobie, 30 lat i to jest już związane ze wstydem, z takim upokorzeniem, brakiem wiary siebie. Nie można o tym powiedzieć nikomu bliskiemu. Specjaliści, nie ma specjalistów, którzy by to też zrozumieli, ten ból. Dlatego nasz program i nasze grupy cieszą się też takim zainteresowaniem wybranej grupy, która właśnie z tym ma problem. A tutaj wiem, że wśród naszych słuchaczy są osoby wykształcone, które też potrafią nazywać niektóre problemy. To jest podstawa, żeby zauważyć, że coś się dzieje. Więc osoby, które, wyobraź sobie, 30 lat ktoś zmaga się z tym problemem i nagle trafia do nas do grupy i mówimy, okej, teraz przez 4 tygodnie robimy post od danego zachowania i jest taki opór, obawy, ale naturalny zupełnie, tak. Jak to jest zrobione? I okazuje się, że to wychodzi nad wyraz łatwo i to też dostajemy regularny taki feedback, ale jak to działa? Ale to który etap zmiany nawyków, tu w przypadku akurat jedzenia, tak, nawyków żywieniowych jest najtrudniejszy, wymaga też, nie wiem, największej samodyscypliny, może
też nakładów finansowych, tak? Czy jest jakiś etap, na którym jest największe ryzyko poddania się? Wydaje mi się, że jest kilka takich newralgicznych punktów i każdy inaczej to przechodzi. Czy też kwestia indywidualna, tak? Okay. Wydaje mi się, że tak. Dla niektórych pewne rzeczy będą prostsze, dla innych nie. I tutaj zgubne na przykład może być to pierwsze takie, brzydko powiem, zachłyśnięcie się swoim sukcesem, że okej, teraz już nie potrzebuję, już słodycze mnie nie kręcą, czy jakaś inna żywność, jakieś zachowanie, więc ja już sobie poradzę, ja nie potrzebuję żadnej pomocy i koniec. No i to jest bardzo często zgubne, bo okazuje się, że wcale nie, bo taka osoba, załóżmy, nie ma jeszcze narzędzi, jakoś nie przeprocesowała tego, co zaczęła i chociażby to jest taki punkt, który może być zgubny. Jeden z, tak, zaznaczamy. Odkąd zaczęliśmy zaznaczać to po kilku takich epizodach na początku prowadzenia grup, to przygotowujemy, że słuchajcie, to jest ten etap, że na początku jest takie niedowierzanie, że przestaje jeść słodycze, to jest łatwe, czy przestaje się obiadać, czy nagle masa ciała spada, chociaż nic specjalnego nie robię. Trochę cierpliwości, bo jeszcze pojawią się nawroty. Tak? No pewnie. Drugi etap to jest, który bym z takich trudności, właśnie nawrót. Ponieważ jak ktoś już doświadcza tego nawrotu, to czasami go zalewa taka fala, że już mu się wydaje, że wszystko jest do niczego. Ale my chcemy, żeby w trakcie współpracy z nami ktoś tego doświadczył i o tym powiedział. I my wtedy nazywamy, słuchaj, no to jest nawrót, o którym pracowaliśmy, o którym rozmawialiśmy. Jak ktoś to nazwie, nagle okej, to nie jest tragedia, tylko to przecież jest coś, co przerabialiśmy. Tak, jesteśmy do tego przygotowani faktycznie i nie traktujemy tego jako porażki, nie wracamy do punktu wyjścia, z którego startowaliśmy, tylko idziemy dalej, ucząc się na tym, co się zadziało. Podobno tak zwany obżartuch jest w swoim nałogu podobny do alkoholika, tak jak człowiek uzależniony od alkoholu pije, nie bacząc na krzywdę, jaką wyrządza sobie i rodzinie, tak obżartuch nie przestaje jeść bez względu na coraz gorsze relacje z najbliższymi, z otoczeniem, samym sobą też i coraz gorszym stanem swojego zdrowia. I dziś rozmawiamy między innymi o epidemii obżarstwa, uzależnieniu od cukru, od słodyczy i próbach rozstania się, zatrzymania tego szaleństwa, rozstania się z tym nałogiem, z tym uzależnieniem. Rozmawiam z Agnieszką Madejczyk, psychodietetyczką i trenerką FitMind oraz Mikołajem Horoszyńskim, także psychodietetykiem, wykładowcą akademickim. Mikołaj pisze też książki, jest szefem Fundacji FitMind. Jem przez wybór. W drugiej części naszej rozmowy porozmawiamy trochę o waszym najnowszym pomyśle, projekcie, to jedno. A dwa, bardzo bym chciał szerzej porozmawiać o uzależnieniu stricte od cukru, od słodyczy, słodkich napojów, bo ten problem dotyczy milionów i nie ma co ukrywać, rujnuje ich zdrowie. Okej, możemy? Jest. Świetnie. Michał Pokrękowski, Agnieszka i Mikołaj zostają w studiu, a też drogowskazy wracają już za chwilę. Zapraszamy. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. Pora na drugą część drogowskazów. Michał Pokrękowski, zapraszam. Już 1/4 dorosłych mieszkańców Polski choruje na otyłość. Wielu z nich latami bezskutecznie próbuje zrzucić nadmiarowe kilogramy. Wbrew pozorom powodów takiego stanu rzeczy jest bardzo, bardzo wiele. Obecnie uważa się, że w około 25-40% przypadków otyłości odgrywa rolę czynnik genetyczny. Właściwie cała reszta to jednak nieodpowiedni styl życia, a zwłaszcza złe nawyki żywieniowe. Świat jest pełen bolesnych paradoksów, podczas gdy jedni głodują, cierpią z powodu niedoborów pokarmowych, inni na drugim końcu świata obżerają się, rujnując swoje zdrowie niejako na własne życzenie. Wielu uzależnia się od jedzenia, niemal ciągłego przyjmowania pokarmów, uzależnia się od słodyczy. I dziś o tym w drogowskazach. Moimi gośćmi są niezmiennie Agnieszka Madejczyk, psychodietetyczka i trenerka FitMind. I jest też Mikołaj Horoszyński, także psychodietetyk, wykładowca akademicki, autor książek, szef Fundacji FitMind. Jem przez wybór. Witam was po raz drugi. Ale macie dobre nastroje. Chyba się dobrze czujecie w tym studiu. Bardzo jest sympatycznie. To najważniejsze. Czynniki genetyczne, moi drodzy, wpływają między innymi na regulację apetytu, preferencje dotyczące wyboru produktów obfitujących w tłuszcz i lub cukier, zdolność do oksydacji, czyli utleniania, wynotowałem sobie takie rzeczy, do utleniania tłuszczu i węglowodanów, a także na funkcjonowanie komórek tłuszczowych oraz wiele innych procesów fizjologicznych i metabolicznych, które mogą sprzyjać powstawaniu otyłości. Tak czytam w sieci, tak? No właśnie, co wtedy, jak można pomóc osobie, która otyłość no niejako też trochę dziedziczy, tak, genetycznie. Czy w tym wypadku zmiana nawyków żywieniowych wystarczy, żeby odzyskać zdrowie, dobre samopoczucie, sylwetkę? Ja co do takiego zasobu genetycznego i bagażu genetycznego mam pewne ustosunkowanie, ponieważ geny wchodzą w interakcję ze wszystkim. Więc ciężko jest to tłumaczyć genami. Większość osób jest w stanie osiągnąć sukcesy. Natomiast
to wymaga też zmiany stylu życia. Żeby to porównać, odniosę się do badania amerykańskich żołnierzy, którzy walczyli w wojnie w Wietnamie. Tam bardzo popularne była morfina i heroina. Wiele osób było od nich uzależnione od ciężkich narkotyków. I okazuje się, że po powrocie do kraju, kiedy zmienił się całkowicie ich otoczenie społeczne i w ogóle otoczenie fizyczne, ponad 90% nie wróciło do tego nałogu. Okay? I teraz mamy osobę, która jest chorująca na otyłość, bo tu podkreślam, że to jest choroba, jest w pewnym środowisku i ona w tym środowisku próbuje sobie pomóc. To od razu efektywność spada. Jeżeli zmieniłaby środowisko i byłaby w miejscu gdzieś na plaży, na Bali, gdzie są tylko owoce i niewiele poza tym, to z pewnością wpłynęłoby to pozytywnie na jej masę ciała, samopoczucie, zdrowie psychiczne i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście nie każdy może sobie pozwolić na wyjazd na Bali i drugi koniec świata. Dlatego staramy się przebudowywać środowisko. Otoczkę, tak? Okay. Stawiamy na trzy obszary. Pierwsze jest to środowisko fizyczne, czyli w miarę możliwości najprostszym sposobem jest nie trzymanie produktów, które kuszą, nie kupowanie ich. Też nie zawsze jest możliwe, mieszkamy z innymi domownikami. I tutaj wchodzi drugi obszar, który przebudowujemy, czyli jest to środowisko społeczne, umiejętność komunikacji. No, w modelu FitMind umiejętność komunikacji ze sobą i z innymi jest jednym z podstawowych kompetencji, którą przekazujemy. Od naszych bliskich możemy uzyskać wsparcie nawet bez ich wiedzy. Możemy wykorzystać ich jakby troszeczkę. I trzeci obszar, który przebudowujemy, trzecie środowisko, jest to środowisko psychiczne, czyli wewnątrz siebie swoją równowagę emocjonalną, nazywamy swoje myśli, swoje potrzeby, wartości, więc jesteśmy w stanie tak naprawdę, nie ruszając się z miejsca, przebudować środowisko na trzech płaszczyznach i to daje długotrwały efekt, ponieważ jak nam spadnie motywacja, jak będzie gorszy dzień, jak zachce się bardziej na przykład objeść, to wtedy wszystko wokoło będzie wspierało nas w tej poprzedniej decyzji, bo sobie to zaplanowaliśmy i przebudowaliśmy. Mikołaju, jesteś inicjatorem, tak wyczytałem, badań z zakresu prewencji chorób neurodegeneracyjnych, w tym choroba Alzheimera, za pomocą diety. Jesteś też członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia. Tu się wszystko zgadza, tak? Mam dobre informacje, dobrze. W jaki sposób odpowiednią dietą można kontrolować tak poważne choroby, walczyć z nimi i tak się okazuje całkiem skutecznie. Dieta, a tego typu właśnie sytuacje. Na prewencję i na leczenie choroby Alzheimera i chorób demencyjnych wydaje się od kilkudziesięciu lat, każdego roku miliardy dolarów. Naprawdę olbrzymie kwoty idą. I do tego czasu skuteczność równa się zero. Nie mamy nic. Okazuje się, że stosując odpowiednią dietę, jesteśmy w stanie ograniczyć ryzyko rozwoju choroby Alzheimera. Jednym z największych zagrożeń naszego społeczeństwa. Bo dieta jakby nie wyleczy chyba, jeśli dobrze myślę, tylko może ograniczyć to ryzyko, tak? Poważnie, tak? Zapadnięcia na chorobę, tak? Możemy żyć dłużej w zdrowiu, bo o to toczy się gra. O to toczy się gra. Nasze społeczeństwo żyje coraz dłużej, chociaż już ta granica nie jest tak bardzo przesuwana, ale coraz krócej w zdrowiu. Więc my możemy żyć dłużej w zdrowiu i ryzyko ograniczenia choroby Alzheimera dzięki samemu modelowi dietetycznemu wynosi 53%. No nieźle. Wow, ponad połowę. Moja babcia zmarła w wyniku powikłań choroby Alzheimera i wiem, że ta choroba nie tyle dotyka samą osobę, oczywiście dotyka, ale ta osoba na pewnym poziomie zaawansowania choroby jest nie do końca świadoma tego, co się dzieje. Ale to dotyka całego społeczeństwa, rodzin, ponieważ nie ma też miejsc, gdzie można by pomóc tej osobie. Więc chorują całe społeczności, całe rodziny. Więc to jest naprawdę ważny problem, żeby się temu przyjrzeć. Odpowiadając, jak wpływa na to dieta, jest to bezpośredni choroba Alzheimera i choroby neurodegeneracyjne są efektem pewnej mutacji genetycznej. Aktualnie określa się, że jest to ApoE4, który odpowiada za metabolizm tłuszczu, metabolizm cholesterolu. Moja praca dotyczyła form utlenionego cholesterolu z żywności, ponieważ cholesterol z żywności nie ma możliwości przekraczania bariery krew-mózg. Jest taka bariera na granicy szyi, która nie przepuszcza wszystkiego do mózgu. Mózg nie ma układu immunologicznego, nie potrafi się obronić, więc potrzebuje mieć taką barierę. Mózg jest w dużej mierze skonstruowany z cholesterolu, zbudowany. Jest w stanie go metabolizując w jedną stronę wydalać i pobierać. Więc jeżeli jemy żywność bogatą w utlenione formy cholesterolu, to nasz mózg je pobiera i tam dzieją się stany zapalne. A cholesterol pochodzi tylko z żywności odzwierzęcej.
Tak, rośliny, strączki, orzechy nie mają cholesterolu. I on utlenia się, im dłużej żywność leży. Jest mrożona, jest smażona, jest przechowywana, jest odgrzewana, więc to jest największe zagrożenie, jeżeli jemy taką nieświeżą żywność. A teraz, no zobacz, co ludzie sobie serwują. Często takie mrożone dania do odgrzania, leżące w lodówkach. No one mogą mieć po miesiąc albo, albo lepiej. Słuchajcie, mówią, że diety są generalnie nieskuteczne. Czy to jest prawda, czy to jest mit? Człowiek próbuje raz jedną, potem drugą, po pół roku trzecią i czwartą i wraca do punktu wyjścia. Na ten temat powiedziano już wiele, ja mam tego pełną świadomość. Chciałbym być oryginalny w swoich pytaniach, ale nie zawsze wychodzi. Ale chciałbym, żeby ten temat też krótko wybrzmiał w drogowskazach. Ja wiele, wiele lat temu, kiedy to było, jeszcze pterodaktyle latały nad Mokotowem, stosowałem dietę kopenhaską i ja po dwóch tygodniach stosowania tego czegoś, no miałem ochotę prawie rzucić się z okna, tak, bo efekt jojo przyszedł właściwie... wdrapywał się, ja czułem to po prostu, że ja odzyskuję wszystko to, co tak katorżniczo straciłem, tak, w dwa tygodnie, bo ona rzeczywiście jest niesamowita, daje efekty piorunujące, ale potem równie piorunujący był efekt jojo. No tak, Agnieszko. No, diety, tak jak domyślam się, mówisz o dietach eliminacyjnych. Eliminacyjnych, tak. Więc są to zazwyczaj diety no niezbilansowane, więc ciężko, żeby ciężej jest nam utrzymać się w takim modelu żywienia, nie mając właśnie odpowiednio zbilansowanych posiłków. Bo przede wszystkim no, sama zmiana z tego, że załóżmy odcinamy jakąś dużą grupę produktów. One są nastawione na szybki efekt po prostu zazwyczaj. Tak, one są nastawione na szybki efekt, ale ten efekt nie jest długotrwały. No właśnie. I to też nie powoduje jakiejś zmiany nawyków naszych, bo też nie mamy narzędzi, bo to jest zazwyczaj na zasadzie właśnie takiego odcięcia czegoś i my zostajemy tak naprawdę z no, pustą dłonią. I co dalej? Tak, mamy tabelkę, wiemy jakieś zalecenia żywieniowe, co powinniśmy jeść, czego mamy nie jeść, no i tyle. Ale to nadal no, nie buduje w nas tego takiego trwałego, zasadzie, tak, takiego dokładnie, kręgosłupa takiego, rozumiem. Co jest dla mnie dobre, po co ja to robię, ale jaka wartość się za tym kryje. No efekt jojo, tak jak mówisz, jak doświadczyłeś, jest bardzo częstym efektem. Tak, i może zmienić nawyki żywieniowe właśnie w kierunku odchudzania się i objadania w regularnych odstępach trwającego przez całe życie. Tak, z jednej diety na drugą. No właśnie. I takie błędne koło po prostu zaczynamy. Natomiast diety, tak jak wspomniałem, dieta Mind działa, jeżeli nie jest postrzegana jako chwilowe rozwiązanie, tylko zmiana stylu życia. Dzisiaj czytałem bardzo ciekawe badanie rano na temat modelu stylu życia śródziemnomorskiego. No, badanie na 110 tysiącach Brytyjczyków, czyli oni nie są, trochę są daleko od morza, basenu Morza Śródziemnego, ale wśród nich osoby, które miały wyższy wskaźnik diety śródziemnomorskiej, czyli było podzielone na trzy etapy, na trzy poziomy. Pierwszy poziom to dieta, która miała więcej owoców, warzyw i pełnych zbóż. Drugi to nawyki żywieniowe, czyli przygotowywanie potraw, jedzenie ich w spokoju, mniejsze użycie soli i cukru, i picie tych zdrowych napojów, jak kawa i herbata. I trzeci, też bardzo ważna płaszczyzna, to aktywność fizyczna, odpoczynek, tu podkreślam odpoczynek, ponieważ wielu osób, które się do nas zgłasza, zapomina o tym, że odpoczynek jest w ogóle nam potrzebny i traktują go jako upokorzenie, że trzeba odpoczywać, oraz kontakty społeczne i towarzyskość, czyli taka bycie z ludźmi, poznawanie ludzi, więc osoby, które miały wyższe poziomy stylu życia śródziemnomorskiego, miały o 29% ryzyko, mniejsze ryzyko śmierci z jakiejkolwiek przyczyny w każdym roku, co oznacza, że im jesteśmy starsi, to mamy większy procent ryzyka śmierci. No, gdzieś tam dochodzi w pewnym momencie do 100%. A dzięki temu mamy o 59% mniejsze ryzyko co roku i 28% mniejsze ryzyko jakichkolwiek nowotworów. Więc dieta tu jest takim fundamentem. Wiem, że prowadzona przez was fundacja FitMind wystartowała z kampanią Słodka Epidemia, koniec z objadaniem się. O co chodzi w tym projekcie? Jakie są jego założenia? Na zrzutce.pl wiem, że zbieracie na ciekawy i społecznie też potrzebny projekt. Chcemy nakręcić film. Taki profesjonalny film. Taki profesjonalny, pełnometrażowy film. Film dokumentalny o tym, jak z czym zmagają się osoby, które objadają się, są uzależnione od jedzenia, ponieważ okazuje się według innego badania z 2020 roku, badania Polaków, objadanie się jest trzecim najczęstszym nałogiem Polaków. Zaraz po alkoholu i nikotynie. Zobaczcie, ile jest różnych źródeł uzależnień, a objadanie się jest na trzecim, najczęstszym wśród Polek. Więc dotyka to większości społeczeństwa
a niewiele się o tym mówi. I chcemy nakręcić dokument, który byłby w stanie, który te osoby mogłyby puścić swoim bliskim i powiedzieć, zobacz, do swojego chłopaka, do swojego męża, do swojej dziewczyny, do swojej żony, do swoich przyjaciół, zobaczcie, tego właśnie doświadczam. I te osoby tym razem, zamiast się nabijać i mówić, nie żyj tyle słodyczy po prostu, to mogą się obejrzeć ten dokument i powiedzieć, wiesz co, teraz to ja cię przepraszam, że nie wsparłem cię wcześniej, że nie pomogłem, że nie wiedziałem, że to naprawdę czego doświadczasz. Teraz rozumiem, teraz ci mogę pomóc. Więc celem naszym jest stworzenie takiego filmu, który pokazywałby te historie i pokazywałby to zmagania się z nałogiem, które, tak jak mówię, czasami trwają całe życie. Też warto dodać, że to jest film, miałby być film oparty na faktach, na prawdziwych wypowiedziach, historiach pacjentów, więc nie jest to w żaden sposób przez nas jakoś wymyślone, więc te historie naprawdę bywają dramatyczne. Taki prawdziwy ludzki dramat w codzienności. I myślę, że też byłoby to takim dobrym lustrem dla osób, które się z tym borykają, o takiej akceptacji po prostu, że mogłyby się odnaleźć w tym. Oprócz tego, że tak jak powiedziałeś, Mikołaj, mogłyby tutaj powiedzieć za pomocą tego filmu swoim bliskim, co się z nimi dzieje, to zobaczyć, że o kurczę, to też dotyczy mnie. W zasadzie ja nie potrafiłam sama tego nazwać, ale to jestem ja. Albo osoby, które wiedzą, że coś się dzieje i czują taką ulgę, że kurczę, to też zostało nazwane w końcu. Tak, rozmawiamy też ze specjalistami, organizujemy konferencję naukową, żeby dowiedzieć się, jakie są aktualnie najnowsze i najskuteczniejsze techniki pomocy pacjentom. I później chcemy te wypowiedzi specjalistów włączyć w film dokumentalny, żeby wspólnie poszukać najskuteczniejszej metody rozwiązania. I naszym celem jest właśnie stworzenie tego filmu dokumentalnego. Produkcja, stworzenie takiego filmu dokumentalnego, jeżeli ona ma mieć ręce i nogi, kosztuje, prawda? Więc można was wspomóc, tak? Gdzie dokładnie? Zrzutka.pl? Tak, Zrzutka, tam... Słodka Epidemia. Projekt bardzo spodobał się i wielu osobom i samej Zrzutce, dlatego jesteśmy wypromowani dosyć wysoko. Liczymy na hojność naszych słuchaczy. Liczymy na hojność słuchaczy, ponieważ jest to pierwszy etap, który my zbieramy tak naprawdę do pierwszą cegiełkę, która będzie początkiem całego tego projektu związanego z filmem dokumentalnym. Do tego tematu jeszcze pewnie wrócimy na chwilę w trzeciej części naszej rozmowy, ale jeszcze mam dwa takie szybkie, krótkie pytania i proszę was o takie szybkie, w miarę możliwości odniesienie się do nich. Napady głodu, jedzenie kompulsywne. Zmaga się z tym problemem naprawdę wielu Polaków. Też mam znajomą, która przeszła przez to piekło, bo tak to nazywała. Ma ono podłoże emocjonalne z tego co wiem i większość kompletnie nie potrafi sobie z takimi właśnie napadami głodu, tym takim jedzeniem kompulsywnym sobie poradzić. Macie jakąś na to taką receptę, jak zacząć wychodzić z tego błędnego koła, że tak powiem? To nie ma takiej jednej uniwersalnej recepty, są pewne znowu narzędzia, których możemy używać i czasem sprawdzą się lepiej, czasem gorzej. Natomiast przede wszystkim moim zdaniem, tak jakby z jakiegoś mojej perspektywy doświadczenia jest to nazwanie przez samego pacjenta, samą osobę, którą to dotyczy, w którym momencie się zadziewają te rzeczy. W jakich sytuacjach dochodzi do tych napadów? Czy to są sytuacje, które powodują jakieś pobudzenie emocjonalne wtedy? Żeby ta osoba sama była w stanie zweryfikować, kiedy to się dzieje, za pomocą chociażby zapisków. Często tutaj narzędziem bardzo pomocnym jest prowadzenie dziennika. Więc to taki pierwszy krok, wydaje mi się. Natomiast już do samych, w trakcie samych napadów, no to właśnie to jest też to, o czym wspominaliśmy, o nauce i wartości potrzeb i swoich uczuć, żeby też było wiadomo, co się z nami w tym momencie dzieje i w jaki sposób możemy sobie poradzić. To są straszne historie. Pamiętam, że koleżanka, którą przywołałem przed chwilą, która się zmagała, na szczęście już udało się to opanować z tym problemem tych napadów głodu, tego jedzenia takiego kompulsywnego. Ona, pamiętam, jak ona mi mówiła, że ona się trochę czuła jak ten rekin w takim szale, że nie mogła, jak już otworzyła tą przysłowiową lodówkę, to po prostu wszystko szło. Tak, mało co było w stanie ją powstrzymać tak naprawdę. Mieszkała sama, więc nikt jej nie mógł powstrzymać i jadła do oporu. Chciałbyś prostą receptę, to warto skorzystać z usług specjalisty albo zgłosić się do nas na program. I myślę, że wtedy jesteśmy w stanie przekazać te wszystkie narzędzia. I moje ostatnie pytanie na koniec drugiej części naszej rozmowy. Internauci też, jakby jestem trochę głosem społeczeństwa w tym momencie. Taka moja rola, taki przywilej. Internauci bardzo często pytają też o dietę w depresji. Jak powinna ona wyglądać, żeby też nie pogłębiała tego schorzenia, a nawet łagodziła jego objawy? Czy możemy coś krótko jeszcze na ten temat powiedzieć?
powiedzieć? To też jest złożony temat, ponieważ spada wtedy motywacja do dbania o siebie. No to prawda. Natomiast jeżeli ktoś ma na tyle motywacji, żeby konsultować i rozmawiać ze specjalistą, to jest ten etap, gdzie już jesteśmy w stanie coś zmienić. Przede wszystkim warto zwrócić na podaż kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3, czyli tak zwanego tranu, czy też kwasów tłuszczowych z orzechów, z siemienia lnianego, który jest niezwykle ważny dla równowagi mózgu i osoby, które przyjmowały bodajże 3 gramy kwasów tłuszczowych jednej frakcji z rodziny omega-3, miały efekt bardzo zbliżony do Prozaku, czyli leku przeciwko depresji. I jeżeli stosowało się dwa symultanicznie, równocześnie, dawały wzmożony efekt. Więc to jest pierwszy dietetyczny element, który można wprowadzić, dobrej jakości tłuszcze. W Polsce aż 25% populacji choruje na otyłość, a 53% kobiet i 68% mężczyzn ma nadwagę. Wśród dzieci i młodzieży odsetek zachorowań na otyłość jest nadal niższy niż na przykład w Stanach Zjednoczonych, ale jak czytamy w sieci, dynamika wzrostu zachorowań do złudzenia przypomina tą z lat 70. ubiegłego wieku w USA. Za kilka lat możemy mieć w Polsce podobny lub nawet większy problem niż Amerykanie obecnie. Obecnie nie mówimy już o epidemii otyłości, ale o prawdziwym tsunami, które zalewa zarówno kraje wysoko rozwinięte, jak i te o nieco niższym poziomie rozwoju. Do tego dochodzi jeszcze uzależnienie od jedzenia, a w tym przede wszystkim cukru, słodyczy. Dziś nad tym problemem pochylamy się w programie. W studiu goście Agnieszka Madejczyk, psychodietetyczka i trenerka Fit Mind oraz Mikołaj Choroszyński, także psychodietetyk, wykładowca, akademicki autor książek, szef Fundacji Fit Mind, Jem przez Wybór. Mam do was jeszcze kilka pytań. Czy macie jeszcze czas, żeby zostać ze mną w studiu? Oczywiście. Cieszę się bardzo. Oznacza to, że drogowskazy mogą wrócić jeszcze raz po raz trzeci, ostatni i to niebawem. Michał Poklękowski, zapraszamy razem z Agnieszką i z Mikołajem. Drogowskazy. Rozmowy o życiu. Takie mamy zasady, że musi być jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Tak też będzie tym razem. Michał Poklękowski, kłaniam się. Na świecie, w tym w Polsce, mamy do czynienia z epidemią uzależnienia od słodyczy, od cukru. Eksperci nie mają wątpliwości żadnych. Według Ajurwedy, czyli pochodzącego z Indii najstarszego systemu medycznego liczącego około 5000 lat, produkty przetworzone i słodycze są żywnością tamasową, pozbawioną życia. W skrócie tamas można opisać jako krótka przyjemność i długie cierpienie. Takie jedzenie może doprowadzić do apatii, do depresji, do kłopotów z jelitami, no i długiej listy chorób. Na szczęście i w Polsce, i na świecie są osoby, które próbują powstrzymać tę epidemię, złagodzić jej zgubne skutki. Tacy ludzie pojawili się właśnie w edycji drogowskazów, z czego bardzo się cieszę, bo temat, który dzisiaj poruszamy, jest bardzo, ale to bardzo poważny. W studiu są Agnieszka Madejczyk, psychodietetyczka i trenerka Fit Mind oraz Mikołaj Choroszyński, też psychodietetyk, wykładowca akademicki, autor książek, szef Fundacji Fit Mind, Jem przez Wybór. Witam was po raz trzeci. Witamy serdecznie. I ubolewam, że po raz ostatni, ale może jeszcze kiedyś się zobaczymy w studiu. Słuchajcie, cukier jest wszędzie, nie tylko w czekoladach, nie tylko w ciastkach, ale również w keczupach, w sosach, w jogurtach, gotowych daniach, pieczywie, mleku roślinnym, produktach light i nawet w tak zwanej zdrowej żywności. Tam ukrywa się, tak sobie wynotowałem, pod nazwą sacharoza lub cukier trzcinowy. Czy prawdą jest, że cukier brązowy czy też cukier trzcinowy są zdrowe? Też znowu jestem głosem społeczeństwa, bo takie też pytania, często takie tak zwane rozkminy się pojawiają w sieci. Brązowy cukier trzcinowy to nadal cukier. No właśnie. Jakby nie było, to nadal cukier. Także jeśli chodzi o jego zdrowotność, oczywiście glukoza sama w sobie jest nam niezbędna do życia, tak? Ale czy cukier trzcinowy, który się gdzieś tam ukryje w jakimś produkcie, ma nas skłonić do jego zakupu i jako i myśli, która nas powiedzie za tym, dobrze, w takim razie dzisiaj kupuję zdrową żywność, bo zawiera cukier trzcinowy, no niekoniecznie. Mikołaj? To jest taki 1% cnoty, 99% występku, że sobie tłumaczymy swoje dobre zachowania. Nawet osoby, takie obserwacja marketerów z kolejki w fast foodzie, że osoby, które sobie w takiej restauracji myślały w kolejce, że tym razem wezmę sałatkę, to już będąc przy kasie, były z siebie tak zadowolone, że brały to, co zawsze. Tak, coś jest na rzeczy. Dobra, jeśli ktoś już lubi słodki smak i nie chciałby z niego rezygnować w potrawach, które goszczą w jego jadłospisie, jednocześnie ma świadomość, że cukier w nadmiarze szkodzi zdrowiu, to jakie mógłby zastosować zamienniki? Jaka jest ta bezpieczna alternatywa? Tutaj
przede wszystkim wybór takich produktów jak najmniej przetworzonych. Im bardziej coś jest naturalne, tym dla nas bardziej korzystne, czyli to, co wyrosło. Produkty roślinne, chociażby owoce, warzywa też nieraz mogą nam przecież dostarczyć gdzieś delikatnie słodkiego smaku. Miody? Miód to też jest źródło cukru. No jasne. O tym warto pamiętać. Z miodem jest taka ciekawa historia, że w niektórych wioskach mężczyźni, którzy zdobywają żywność, potrafią się dać pokroić za miód i naprawdę tam ryzykują życie, żeby zdobyć. Więc to też pokazuje pewne właściwości uzależniające tych słodkich produktów. Wyczytałem, że jedzenie szeroko pojętych słodyczy ma mocny kontekst społeczny i dlatego tak też trudno z nich zrezygnować. Powszechnym jest przecież takie, wiecie, no umawianie się na kawusie, na ciasteczko, prawda? Jedzenie tortów na urodziny u cioci Jadzi, pączków w tłusty czwartek, czy też tradycyjnego deseru po każdym obiedzie. Tak jedli nasi dziadkowie, jedli rodzice i społecznie niejako odziedziczyliśmy takie zachowania związane właśnie z przyjmowaniem pokarmów. Nie wypada nie zjeść tortu, czy też ciasta u babci. Wszyscy w kawiarni zamawiają ciastko, to dlaczego ja nie miałem zamówić, prawda? I mam siedzieć sobie co? Bez ciastka, prawda? Tutaj jednak chyba potrzeba bardzo, ale to bardzo głębokiej przemiany społecznej, żeby zmienić te nawyki po prostu, bo my jesteśmy tym przesiąknięci, prawda? Prawda, tak jak kiedyś nie odmawiało się, ze mną się nie napijesz, nie odmawiało się kieliszka, tak teraz jest to przełożone na innego rodzaju produkty, ale schemat jest ten sam. Ja to podkreślam, na początku wspominałeś o Ajurwedzie i tych produktach, które odbierają energię i to mi się bardzo skojarzyło, ponieważ ja też nazywam żywność komfortową jako używki. Czyli jeżeli ktoś może od czasu do czasu napić się alkoholu, nie wiem, zapalić, czy zjeść chipsy, ciasteczko, wszystko dla ludzi, tak? Jeżeli to jest w jakichś rozsądnych ilościach. Ale jeżeli ktoś tą żywność komfortową, która jest jak używka, traktuje ją w kategorii używek, traktuje jako regularne jedzenie na co dzień, no to tak jakby stosował inne używki na co dzień w regularnej konsumpcji. I to już zdrowiu nie sprzyja. I to jest tak głęboko zakorzenione, że nawet w tym celu stworzyliśmy wspomnianą kampanię Słodka Epidemia, którą nagłaśniamy każdym dostępnym kanałem, ponieważ ludzie dopiero wtedy rozumieją. My mamy kontakt z osobami, czujemy się takimi ambasadorami osób, które zmagają się z uzależnieniem od jedzenia, które zmagają się z takim nałogowym objadaniem. Tak? Nam przekazują swoje historie, ale bliscy często nawet nie wiedzą, z czym się zmagają. Więc my jesteśmy tym głosem tych osób, które doświadczają takiego poczucia wstydu, zwątpienia, braku wiary w siebie, nawet jakiegoś szyderstwa od strony społeczeństwa. Staramy się zmienić trochę ten paradygmat społeczny, żeby jednak, ktoś nie jest słodyczy. To nie znaczy, że musi mi zabrać, bo to często jest mechanizm obronny. Tak, ze mną się nie napijesz, to jest taki mechanizm, boję się, że ja nie będę mógł się przy tobie napić. Tak samo jest z tym ciasteczkiem. Jeżeli ktoś proponuje kilkukrotnie, no nie zjesz, dla ciebie przygotowałem, to jest tak naprawdę często mechanizm, który mówi o tej osobie. Ona boi się, że sama nie będzie mogła zjeść tego ciasteczka. Jest czasami taki komunikat, tobie nie zabieram, ja po prostu dziękuję. Tak, to jedzenie też jest często o takim poszukiwaniu akceptacji wśród swojego otoczenia. Z drugiej strony także odmowa często wiąże się z jakimś takim lękiem przed odrzuceniem wtedy, będąc w jakiejś grupie, w towarzystwie. Więc tutaj też takie przekonanie funkcjonuje, że muszę być jednością, przynależeć do jakiejś społeczności. Okay. A te grupy są najsilniejszym naszym zakodowanym, przynależność do grupy jest najsilniejszym zakodowanym naszym... Nikt nie chce być poza nawiasem, prawda? Gdzieś. Motywacją, tak. I obawą, że jeżeli się czujemy wykluczeni, to jest jeden z najsilniejszych stresorów. Mam wrażenie, że już podobne pytanie wam zadałem chyba w drugiej części drogowskazów, ale to jest też naprawdę ciekawy temat i chciałbym jeszcze troszeczkę go pociągnąć, brzydko mówiąc. Słyszałem, że gdy zbyt radykalnie odetniemy naszemu mózgowi dopływ cukru, może po jakimś czasie pojawić się efekt jojo w postaci niepohamowanego łaknienia na słodkie. Czy to prawda? Przez tak naprawdę cały ten czas abstynencji, tak to nazwijmy, bazując chociażby na naszym programie, kursanci są wyposażeni w narzędzia, których mogą użyć w momencie, kiedy jakaś ochota na słodkie przyjdzie. I zazwyczaj ta ochota się pojawia, bo to jest jak najbardziej naturalne, tylko ona już nie jest tak silna, jak była wcześniej i oni już wiedzą, o czym ta ochota jest. I że nie zawsze to chodzi faktycznie o to, że koniecznie muszę dzisiaj zjeść sobie czekoladowe ciastko i inaczej nie przetrwam tego dnia, tylko oni już wiedzą, że ta myśl i ta chęć i to działanie jest spowodowane, załóżmy, czymś, co się wewnątrz nich dzieje. Tak, bo jeżeli ktoś usiądzie i powie, nie będę jadł słodyczy, nie będę jadł, ile mi wytrzyma tej motywacji? Tydzień? Dwa? Trzy? Ale w końcu jak się złamie, to wszystko, co tam się zbierało, jak tama pójdzie. A my w programie Fit Mind
nie siedzimy z założonymi rękoma, tylko spotykamy się co tydzień i omawiamy to, tłumaczymy, co się dzieje wewnątrz, co możesz zrobić, jak to nadejdzie, gdzie możesz z kimś porozmawiać. Budujemy też takie grupy wsparcia wśród osób z nami współpracujących. Takie małe grupy, które są zawsze na czacie na WhatsAppie. To daje niesamowite rezultaty. Zresztą jeszcze jest taki ciekawy wątek, który dotyczy neurobiologii naszych hormonów. Okazuje się, to ostatnio mnie zafascynowało odkrycie, że mówiliśmy o systemie nagrody związanym z systemem dopaminowym i z systemem serotoninowym. Czyli dopamina to jest to, co nas prowadzi do danego zachowania, to pożądanie, a serotonina to jest ta przyjemność, którą otrzymujemy w zamian. I okazuje się, że jest jeszcze oksytocyna, czyli ten hormon bliskości, hormon więzi. I to, co obserwujemy na grupach FitMind, że nagle ten proces jest łatwy, może tłumaczyć działanie oksytocyny, która wpływa w jednym stopniu, jak podnosząc działanie serotoniny, czyli daje nam przyjemność. Jak my już sami się spotykamy, to jest nam fajnie. My tworzymy taką grupę, w której się po prostu dobrze czujemy w każdy wtorek albo w każdy czwartek na spotkaniu. A druga rzecz to oksytocyna wpływa na ten system dopaminergiczny i to pożądanie jest mniejsze. Tak? Samo to, że my się spotykamy, sprawia, że w kolejnych dniach pożądanie spada. Niesamowite działanie grupy. Niesamowite. Internauci, moi drodzy, często pytają też, czy dzieci i młodzież trudniej wyciągnąć z nałogu jedzenia słodyczy niż dorosłych. Jak to wygląda z waszej perspektywy? Bąbelek z batonikiem w ręku w wózeczku, z takimi czekoladowymi tutaj śladami jeszcze zbrodni w kącikach ust, no to dość powszechny widok na polskiej ulicy, nie? No tutaj warto pamiętać o tym, że nawyki budujemy od najmłodszych lat. No właśnie. Więc... I im szybciej, tym lepiej zapobiegniemy, prawda? Tak, prewencyjnie. Tak, to jak najbardziej. Kształtujemy gdzieś jakieś preferencje smakowe już. Tylko, że dziecku chyba trochę trudniej wytłumaczyć, tak, prawda? Tak, dziecko nie ma... Nie jedz tej czekolady niż panu Januszowi, który ma 50 lat. Oczywiście, tak. To tutaj zupełnie inaczej możemy z taką osobą pracować. No natomiast właśnie. Dziecko chociażby, to co możemy mu zapewnić, to to, żeby nie kojarzył słodyczy z jakąś przyjemnością i nagrodą. Okay. Często jest tak, że zachowaj się jakoś i wtedy dostaniesz batonik. Dostaniesz albo bajaderkę. Albo obiad, tak to jest. Dostaniesz ciastko. I warunkujemy zachowanie dziecka nagrodą w postaci słodkiego, więc automatycznie ten słodki smak zaczyna być od najmłodszych lat kojarzony z czymś... Z nagrodą. Z nagrodą, no, gratyfikacja. I to później gdzieś tam może być kultywowane. Więc to jest bardzo silnie zakorzeniony mechanizm działania. Bym też uważał na taką bezpieczną granicę, gdzie jest bezpieczna granica, ponieważ rodzice czasami nieświadomie zupełnie serwują młodym pociechom pierwszą słodyczową libację. Naprawdę twarz dzieci, które pierwszy raz zjedzą na przykład lody, są takie, jest taka seria filmików na YouTubie. Tak, nagle tak. Oczy od wyrzutu dopaminy się, tak się z rączkami na zamieniają lota, w 5 złotych. Tak, i wtedy ta granica już trwale zostanie zmieniona. Już tego nie zapomnij. Potem się dziwimy, że kilka lat później dziecko już już starsze domaga się tych słodyczy. No, a przypomnij sobie, jak się śmiałeś, jak się rzucił na lody. Tak się zastanawiam, na jaką pomoc mogą liczyć w Polsce ludzie uzależnieni od słodyczy? Taką, nie wiem, czy są jakieś grupy wsparcia, coś w tym stylu, no wy takim osobom pomagacie, tak fachowo. No bo mam wrażenie, że systemowej pomocy chyba raczej nie uświadczą w Polsce, że to dość licho jest, nie? Jeszcze tak, jeszcze wraczkujemy, tak. Wychodzimy gdzieś dopiero na czworaka. Natomiast są grupy jedzeniocholików, specjalizacja psychodietetyki się tutaj rozwija, ponieważ jeżeli ktoś ze swoimi problemami natury właśnie takiej psychologicznej, z motywacją, z emocjami, z jedzeniem impulsywnym, kompulsywnym, zgłosi się do dietetyka i dietetyk mu powie po prostu, mnie jedz, tu masz rozpiskę dietetyczną, to wręcz to nasili problemy i ta osoba jeszcze pogorszy swoje problemy. Jeżeli zgłosi się do psychologa, to psychologowie, chociaż czasami świetni, sami nie wiedzą, jak się prawidłowo odżywiać. Mają z tym czasami problem, sam wiem, bo współpracuję i współpracowałem z kilkoma. Więc z problemem żywieniowym jest delikatna sprawa. Jeżeli zgłosi się do osoby, która nie do końca wie co i jak, to też może pogorszyć sprawę. No właśnie, mam takie wrażenie, że problem uzależnienia od słodyczy jest w naszym kraju cały czas niejako bagatelizowany. Wiecie, uzależnienie od alkoholu, od narkotyków, ale od czekolady czy cukierków, no niekoniecznie, nie? Też co to za problem w końcu, nie? Boże, no je czekoladki, tak? Trochę dużo, ale no, to są tylko czekoladki, to nie są papierosy na przykład, tak? No ale zobacz, uzależnienie od pracy, uzależnienie od gier, od social mediów, to też są takie nowe uzależnienia. A czy w przypadku uzależnienia od słodyczy, dotarliśmy już do brzegu, drogowskazów, czy w przypadku uzależnienia od słodyczy można próbować pozbyć się go samodzielnie? To moje ostatnie pytanie. Czy jednak to wsparcie, chociażby na przykład
przykład takich specjalistów, jakimi wy jesteście, no może okazać się po prostu konieczne, niezbędne. Czy osoba uzależniona od słodyczy jest tak, w stanie sama ogarnąć problem, tak, i nazwać. Czy ona jest właśnie sama w stanie się zdiagnozować, że tak powiem. I potem poprowadzić się sama, tak? To od tego ciężko. Warto zacząć, tak. Wydaje mi się, że jest w stanie, ale jeżeli jeden, drugi, trzeci raz te słodycze wrócą, to my też nie przechodzimy za kogoś tej drogi. To też podkreślamy na pierwszym spotkaniu. Słuchajcie, to wy przechodzicie. No my wam dajemy drogę, dajemy wam mapę, dajemy wam kompas, latarkę i tak dalej, i tak dalej. Ale to wy musicie przejść na własnych nogach, więc każdy jest w stanie przejść, tylko my ograniczamy ilość. My jesteśmy w stanie w 10 tygodni pomóc, tak? Przejść ten proces. Mhm. I potem wypuszczamy już wyposażonego, takie intensywne szkolenie, jak sobie później poradzić na otwartych wodach. Ale jeżeli ktoś wypłynie łódką, to czy nie przepłynie morza? No, może przepłynie. Słodki smak kojarzy się nam z czymś przyjemnym. Organizm na smak słodki reaguje wyrzutem hormonów szczęścia, czyli endorfin i serotoniny. Mechanizm zmian w naszym mózgu podczas spożywania słodkich produktów jest podobny do tego, jak przy innych uzależnieniach, na przykład od tytoniu czy alkoholu. Często świętujemy różne okazje, nagradzając się kawałkiem słodkiego ciasteczka, cukierkami, batonikami. Nierzadko także słodkie pochłaniamy z nudów lub ze stresu, co może spowodować uzależnienie, które potem rozmontuje skutecznie nasze zdrowie, nasze samopoczucie. I dziś o tym rozmawiałem z moimi gośćmi. Wierzę, że ich rady, podpowiedzi i oceny sytuacji też komuś pomogą. A ze mną i z wami byli Agnieszka Madejczyk, psychodietetyczka i trenerka FitMind oraz Mikołaj Horoszyński, także psychodietetyk, wykładowca akademicki i autor książek, szef Fundacji FitMind. Jem przez wybór. Bardzo wam dziękuję za poświęcony czas i spotkanie w studiu i obiecałem, że jeszcze raz wspomnimy o waszym ostatnim projekcie i też takiej gorącej prośbie do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy nas teraz na przykład słuchają. Zapraszamy każdego, jeżeli chciałby wesprzeć projekt i stać się częścią tej zmiany, którą budujemy w społeczeństwie, aby wsparł naszą zrzutkę, naszą kampanię Słodka Epidemia Koniec z nałogowym objadaniem się, a w nagrodę zrealizujemy film. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję za spotkanie w studiu, za rozmowę. Bardzo wielkie dzięki. Dziękujemy. Dziękujemy i do usłyszenia. Pełna wersja naszej rozmowy zawsze w podcastach, na YouTubie, na Spotify, na Google Podcast, na Apple Podcast i w wielu, wielu innych miejscach. O naszych gościach i naszych programach regularnie piszemy także w naszych radiowych social mediach. Wszystkiego zdrowego. Michał Pokrękowski, dzięki i do usłyszenia. Drogowskazy.